Zdrowy rozsądek, czyli jedna z najważniejszych cech skutecznego lidera i menadżera. Zdrowy rozsądek to jest taka skłonność do podejmowania decyzji zgodnych z zaistniałą sytuacją. To tak jak mój kolega Gabriele na Puerto Rico wiele lat temu, gdy przyjechał do biura korporacyjnego klienta, miał drukować materiały, żeby ruszyć z projektem, który był wart wiele milionów dolarów, został ze spsutą drukarkę, korporacja czekała na serwisanta. Co robił Gabriele? Złapał swoją kartę kredytową, wybiegł z biura, poszedł do supermarketu za rogiem. Po chwili wrócił z drukarką, mniej więcej taką, za kilkadziesiąt dolarów i projekt, za który odpowiadał, ruszył. I to był ten zdrowy rozsądek. W tej sytuacji potrzebna była drukarka, w związku z tym podjął decyzję, żeby, bez względu na to, czy ktoś mu zwróci te pieniądze, czy nie zwróci, kupić drukarkę, która wydrukuje materiały, które miały być potem rozdysponowane, żeby projekt ruszył dalej. Jaki morał z tej historii? W każdej z naszych sytuacji, twoich, moich, biznesowych, chodzi o to, żeby działać skutecznie, a nie stosować jakieś idealne, wyidealizowane rozwiązania. Więc przy kolejnej decyzji, co zrobić, jaką metodykę zastosować, czy jakie narzędzie zakupić, czy kogo zatrudnić, radzę ci, zadaj sobie pytanie, czy jest to zdroworozsądkowe, czy jest to adekwatne, czy jest to odpowiednie do tego, czego tutaj i teraz potrzebujesz. Myślę, że ta twoja postawa zdrowego rozsądku będzie się rozchodzić na twoich ludzi, a widząc w organizacji, jak widzę u wielu moich klientów, zespoły ludzi zdroworozsądkowych, to są te zespoły, które prowadzą firmy do ogromnych sukcesów, generują oszczędności i wytwarzają zyski. Także zachęcam cię, daj szansę zdrowemu rozsądkowi.